Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. I witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic Kronik Myrtany. Moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę i idziemy pogadać z Adalardem w związku z przekonaniem Darta? Darte. Żeby udostępnił obóz. Darte udostępni gildii swój obóz. Postawił tylko jeden warunek. W umowie musi być zapisane ubezpieczenie na wypadek kradzieży dokonanej przez najemników. Nie ma problemu. Jak chłopakom się powie, że mają niczego nie dotykać, to nie będą. A Darte będzie miał święty spokój. Dobrze się spisałeś. Masz. Zasłużyłeś. A, dziękuję. 100 sztuk złota. I co słychać generalnie? Dobra robota z przemytnikami, mały. Sprawnie uwinęliście się z Karamonem. Powoli zaczynasz łapać, o co w tym chodzi. Tylko, że my tych przemytników w końcu nie rozgromiliśmy. To nie wiem w zasadzie, czy to jest prawidłowo, czy nie. A chodźmy do Lorenzo, zobaczymy, czy będziemy mogli awansować na wyższy poziom wtajemniczenia, czyli na tego szermierza w gildii. No i przy okazji, czy mają dla mnie jeszcze jakieś zadania. No i trzeba odwiedzić cmentarz przede wszystkim, żeby można było na spokojnie pozbierać fanty za zabicie tych wszystkich nieumarłych. Mam jakieś doświadczenie, cokolwiek? Nie, 25 poziom. Broń jednoręczna, będziemy sobie ulepszać. Ile mam złota? 782. To na górę, proszę. Hej. Nie. Moment. To w takim razie. Zielona latarnia. Pojawia się i znika. Dzielnica pięści. Miodowe lata. Perły wody. Kuźwa, te perły. 8 pereł. Tego nie zrobię już. Znaczy, w sensie to trzeba poczekać. Dzielnica pięści. Tutaj już troszeczkę za słaby jestem, tam mam za mało. Musiałbym kupić pierścień pięściarza. Jeszcze dodatkowo mam za mało siły trochę. Pojawia się i znika, więc zielona latarnia, słuchajcie, nam została. Latarnia znajdująca znajduje się na wschód od miasta, przy bursztynowym wybrzeżu. Z uwagi na to, że przy latarni już byliśmy, moi drodzy, ja wytnę podróż. Zatem ten odcinek będzie mocno skakany. Idę teraz sobie pogadać tutaj z Gerardem. Garrosem. Chcę... Nauczysz? Jeśli będziesz pamiętał o... Nic z tych rzeczy. Dobra, na razie nie mogę do niej dołączyć. Czy w ogóle mój kompan wrócił już? Wrócił. Dlaczego postanowiłeś dołączyć do najemników? Moje hobby raczej nie gwarantowało mi dobrej płacy, nie sądzisz? Poza tym, mój starszy brat służył w gwardii przez wiele lat i zaraził mnie pasją do wojaczki. Nie było mi jednak po drodze do tego całego rygoru armijnego. Stosowania się do kaprysów spasionych dowódców, widzących jedynie wojnę z zakrańców swoich biurek. Takim oto sposobem dołączyłem do gildii, która oferuje pieniądze i rozwój. No i darmową karawkę mrocznego paladyna co rano. No to już naprawdę jest powód. Gdzie jest teraz twój brat? Po kampanii na Wyspach Południowych popłynął z Robarem na kontynent. Od wielu miesięcy nie mam od niego żadnych wieści. Wojna ciągnie się miesiąc za miesiącem, a ja obawiam się najgorszego. Wielokrotnie odwracałem mu ten kierunek, przekonując go, żeby osiadł na wschodzie, tam gdzie bezpieczniej. Zawsze był jednak najbardziej upartym członkiem naszej rodziny. Urodziłeś się na Archolos? Pochodzę z wyspy Erythros, ale nie miałem tam zbyt wielu możliwości zarobku. 7 lat temu, gdy po szlakach morskich pływały jeszcze królewskie galeony, zabrałem się na fregacie handlowej płynącej na zachód i tak dotarłem na Archolos. Szukałem roboty gdziekolwiek mogłem, ale że służba w straży niezbyt mi odpowiadała, trafiłem pod skrzydła Lorenzo. Dobra, dalej tego tematu już nie będziemy ciągnąć. Znasz w gildii kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć? Jeśli szukasz dobrego nauczyciela walki mieczem, to z pewnością jest nim nasz kapitan, Adelard. Facet jest naprawdę świetnym szermierzem i ma ogromną cierpliwość do żółtodziobów. To weteran niezliczonych bitew, w tym kilku kampanii królewskich.
Doświadczenia na polu walki może mu pozazdrościć wielu generałów samego króla. Jak to się stało, że skończył jako najemnik? Cóż, może pewnego dnia sam ci o tym opowie. Rozumiem. Oprócz niego jest jeszcze kilku członków gildii, którzy mogliby pokazać ci to i owo. Po prostu rozejrzyj się w wolnej chwili po terenie baraku. Dzięki za radę. Zaraz wrócę. No już jestem, moi drodzy, przepraszam was za ten przeskok. Dla was minutowy, sekundowy. Dla mnie z kolei prawie 40-minutowy. Mógłbym u ciebie trenować? Jeśli znasz już podstawy, to nauczę cię walki bronią jednoręczną, strzelania z łuku i pokażę, jak stać się zręczniejszy. Okej, okay, ale... Chcę potrenować. Bardzo dobrze! O, za darmo też uczy, fajnie. Broń jednoręczna, no zręczność to już niekoniecznie. Potrzebujemy kolejnych 10 punktów co najmniej nauki. W okazji, jaki mam pierścień? No, kupiłem ten lepszy pierścień, ten 4 chyba. No właśnie, pierścień południowca, walka bronią dwuręczną na razie nie jest mi wymagana. Okej, okay, moi drodzy, robimy tak. Ja lecę sobie aktualnie. Czy ja w ogóle sam gadałem? Dokan. Nope. W sensie. Dima, może coś nowego? Nie. Kupię sobie jedną bryłę lodu u niej. Na wszelki wypadek. I teraz zasadnicze pytanie jest takie, co powinniśmy jeszcze zrobić, bo ja mógłbym się udać oczywiście na tą zieloną latarnię. Latarnia morska znajduje się na wschód od miasta, przy bursztynowym wybrzeżu. No i to może się tam faktycznie, słuchajcie, udamy. Tylko tak, lecimy Kurczę, gdzieś, gdzie jest łatwy dostęp. Może do farmy Bermara. Farmy. Chodzi o to, żeby był łatwy dostęp do wybrzeża, z którego można by popłynąć. Jeszcze w inne miejsce. A z kolei może sobie przy okazji odpoczniemy. Słuchajcie, ja tam polecę na tą wyspę. Chodzi mi o wyspę, która znajduje się... Czekaj. Wybrzeże... To bursztynowe wybrzeże, nie, to był ustronnie żeglarza. I chyba na ustroniu żeglarza ktoś mógł nas zabrać do latarni morskiej. Tak mi się przynajmniej zdaje. Więc tam byśmy chcieli podróżować. Zobaczymy, co jest przy tej latarni morskiej, a następnie ja udam się z powrotem tutaj i wybiorę się w długą podróż w pław do tamtej małej wysepki, która znajduje się hen daleko. Można by też spróbować zapolować na tego topielca bossa. Dobra, ustroń żeglarza. I teraz pytanie, czy któryś z was byłby w stanie zabrać mnie... Czekaj. Gdzie jest ta pierdzielona... A widzisz, latarnia morska to nie tutaj. Tylko latarnia morska będzie z kolei... na tym drugim wybrzeżu. No halo. Nie mów, że tu nie ma przewoźnika. No musi być przewoźnik. A, tu jeszcze jest poszukiwanie już Janika. Cholera, to był przewoźnik, tylko on się właśnie nazywał Janik. Boże drogi, nie tutaj w takim razie się poruszam. Wiecie co, wrócę do was jak dotrę już na tą wyspę, bo ja się trochę motam troszeczkę. Będę za chwilę. Wiecie co, wznawiam jeszcze nagrywanie, bo przyszedłem na ten cmentarz, gdzie byli ci paladyni. Znaleźliśmy łącznie smoczy korzeń i znaleźliśmy sobie... kontynent. Czyli błogosławiony kontynent. Tom pierwszy. A to chyba czytaliśmy. Tom drugi. I tom piąty. No dobra, to będzie w takim razie na sprzedaż. To w zasadzie najbardziej cenną rzeczą, którą tutaj znalazłem, był smoczy korzeń. Okej, dalej lecę do tej latarni morskiej w takim razie.
Wpadła mi jeszcze jedna myśl do głowy. Jesteśmy przy tej bursztynowej plaży. A w sumie, jeżeli dałoby się tutaj na przykład podciągnąć pod tą łódź, to chyba nie będzie możliwe. Chodzi mi o możliwość zabicia tych jaszczurów. Jezus Maria, jak sterowanie po prostu pod tą wodą jest masakryczne. Żebym zrobił to jeszcze inaczej. Spróbowałbym wejść tutaj na szczyt i przeskoczyć na łódkę. Spróbujmy to zrobić. Uda się? No i tak to mogę je zabijać. De facto całkiem nieźle sobie radzą w wodzie. Nie! Ja pierdzielę. Czy one pływają? Naprawdę? Moment, bo to już mi, coś mi tu nie pykło. Nie wiem, czy to się uda. Bo one pod wodą de facto chyba nie mogą, na to padać. Trochę dupa. Ja pierdzielę! A było tak dobrze. Trzeba było zapisać, jak byłem na łódce. Czy ewentualnie można starać się może stąd je zabić? Czy tu to one zaraz wlezą? Dobra, jeszcze raz. To nie było bardzo trudne dostać się tam. Może tu bym już starał się strzelać. To na pewno się nie uda. Okej. Okay. Jestem tu. Fantastycznie. Teraz zapiszemy grę na drugim slocie. I mordujemy dziada. Słuchajcie, oszustwo to nie jest. Stoję na... nie dostałem doświadczenia. Oto dupa. O, przepraszam bardzo, ale się zupełnie nie opłaca. Nie dostałem doświadczenia za ich zabójstwo, bo one nie pilnują niczego więcej poza tą siecią. I to jest po prostu czysta strata. Dobra, lecimy na tą... Tylko czy temu ktoś, kto mógłby mnie zabrać? Do tej latarni morskiej? Może? A popłyniemy normalnie. Szkoda, że ta paczka ziela, którą już zdobyliśmy, nie zalicza jakby nam tego zadania, tylko musimy faktycznie fizycznie jeszcze się tam dostać, żeby może sprawdzić, czy tam ktoś przebywa, może coś się uruchomiło, może coś się odpaliło. Trzeba po prostu poszukać, ale mam też nadzieję, że nie zbugowałem sobie zadania, biorąc tą paczkę wcześniej. A, widzicie, tu teraz są ludzie. No dobra, to troszeczkę bardziej otwiera mi teraz pole możliwości. Zapiszmy grę. No, spoko. Nie byli zbyt przyjaźnie nastawieni. No i mamy. Szczelnie zapakowana paczka. To o nią chodziło. O
poza tym miejscem? Coś tu jeszcze było do zwiedzenia? Wtedy nie sprawdziłem. Chyba nie. Łuk myśliwski jeszcze jest. Wydawało mi się, że zgarnąłem. Strzała przy okazji. Trochę wytrychów znaleźliśmy, a przy tej poziomie zręczności to już nawet nie za bardzo nie łamiemy tych wytrychów. Dobra, nie podejrzewam, że tam na górze ktoś będzie. Słuchajcie, w takim razie, skoro mamy to już ogarnięte, ja teraz lecę do miasta. Myślę, że przepłyniemy klasycznie, a później wznowię nagrywanie, jak będę już u... To się zadziało. Jak będę już u zleceniodawcy, więc widzimy się dosłownie za chwilkę. No i jesteśmy na miejscu. Moi drodzy, jeszcze udało mi się naciąć na kupca, który oferował mi cały kosz ryb za 20 sztuk złota. Po czym okazało się, że dostałem śmierdzące ryby, a w momencie, gdy mu powiedziałem, że te ryby śmierdzą, to wziął nogi za pas i zwiał. No. Hej. No tak to wyglądało. Mam twoją paczkę. Sprzedali ci ją? Wiedziałem, że to na mnie byli źli. Nie, musiałem odebrać paczkę siłą. Musiałem im odebrać paczkę siłą. Cholera, mówiłem, żebyś był dyskretny. Skąd ja... Masz tu trochę złota. Kurde, czekajcie, może źle to zrobiłem. Dobrze, zapisałem grę jakby, co? O, to przy okazji pokażę wam ten quest z rybami. Może nie natknę się drugi raz na te śmierdzące ryby. Nie pamiętałem, że kazał nam być dyskretnym, więc zwracam honor. Szedłem tędy. Byłem tu. Dokładnie. O, i stoi ten drap. Ryby. 20 sztuk złota za ca... Nie. Bo mi sprzedasz śmierdzące ryby. Podejrzanie tanio. Hej, ty. Mam sprzed... Tak, akurat zdążyłem ich złapać, doświadczenia. Gdy zmieniali miejsce połowu. Wspaniale, czyli nie dość, że mam ziele, to odzyskałem moje miejsce połowowe. Weź ten przepis jako nagrodę. Mówię ci, nic tak dobrze nie smakuje po buchu zielska jak te pyszności. A dziękuję. Przepis kociołek rybak. Otrzymałeś i szczelnie zapieczętowana paczka. Oddałeś zielone latarnie zrobione. Czy my mamy ten przepis po sobie nie przypominam? Poznany. Mamy. Dobra, co nam zostało jeszcze? Pojawia się i znika dzieło miodowe, perły. No perły mi zostały tak na poważnie. Jak daleko jestem w ogóle od tej wyspy? O cholera jasna. Musiałbym się wrócić, słuchajcie, do Silbach i Silbach wypłynąć tak mniej więcej na tą wysepkę na dole. Kurczę, dla mnie to jest całkiem fajny pomysł, dlatego też udam się w tamto miejsce i widzimy się chyba, chyba już w momencie, w którym dotrę do... no tej wyspy, bo ja nie będę wam całej tej podróży pokazywać, bo cały odcinek na to zejdzie. Więc za chwilkę będę już z wami. Wioski należ. I przy okazji też pojawił się tutaj goniec, moi drodzy, w Silbach. Super, więc do usłyszenia za chwilkę. A mówicie co, sprawdzimy sobie jeszcze tą ścieżkę. Jesteśmy na drodze prowadzącej do tego Grajka i Alchemika. Do Alchemika też w sumie mógłbym zajść, bo nie pamiętam, czy miał coś ciekawego. Zapiszmy grę, bo tu na górze z kolei nas chyba jeszcze nie było, a poprzednio jak się tutaj starałem wspinać, to wygonili mnie bodajże po ludzie. Jesteśmy na... Już pokazuję na mapie, gdzie dokładnie jesteśmy. Jesteśmy blisko siódemki. To jest pochodnie? To jest pochodnie. Tam mnie chyba żabo ludzi wyrzucił, bo tu jesteśmy już przy winnicy Valerio. Albo nie tutaj. Dziwne. O Jezus Maria, strasznie chaotyczny odcinek mi z tego wychodzi w takim razie. Przepraszam was najmocniej. No najwidoczniej nie. Ja tu pamiętam, że gdzieś tu był żaboludź. Od
coś może mi się przywidziało. Dobra, nieważne. Moi drodzy, widzimy się na tej wyspie. I jeszcze nowa rzecz. Jesteśmy przy północnym wyjściu z Silbach i zapytał mnie, czy dobrze słyszałem, czy mamy kolejną ofiarę bestii? Nie wiem, o czym mówisz. Ja tam swoje wiem. Mówię ci, to ona. Kryje się gdzieś tam i czeka na dogodną okazję do ataku. Super. A jeszcze wpadłem na pomysł, że przejrzę sobie, ale bez was, już ten północny mroczny las, więc może tutaj znajdę jeszcze kilka przeciwników, którzy daliby mi doświadczenie, więc wracam dosłownie za chwilkę. Wiecie co? Stwierdziłem, że jednak wznowię nagrywanie. Jesteśmy dalej w tym mrocznym lesie, na północ od Silbach. Zabiłem tutaj blisko 9 wargów. Coś takiego. Przy okazji goblinie jagody, jak widzicie, zdobyliśmy. Zabiłem też jednego zombiaka, ale tu są dwie jaskinie, które można by sobie jeszcze zwiedzić. Dlatego trochę się uleczę. Przynajmniej tymi potrawami, którymi jeszcze dysponuję. A, to jest chleb sam, to nie, to samego chleba nie chcę. Chleb na bazie piwa. No i dobrze by było tutaj zarówno wejść, jak i w tą drugą szparę. No chyba, że będą... to jest dość wysokie. Czy gdzieś tu się da wspiąć? To nie wygląda tak, jakby się dało tutaj wspiąć. Może to jest wyjście z tej jaskini? Może tutaj? Nie. Dobra, postaramy się wejść w takim razie od tej strony, która jest tutaj niżej. Bo jak widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, tam jeszcze było 5, 6, 7, 8, z 9 wargów. Tutaj gdzieś zombiaka zabiłem, tam kawałek dalej. Ale to miejsce wygląda dość intrygująco. Na pewno nas nie było jeszcze w tej jaskini, dlatego stwierdziłem, że wznowię nagrywanie i jeszcze wam ją pokażę. Zwiedzimy ją wspólnie. O, czarny niedźwiedź, jak miło. Żeby było go zgliczować na czymś. Nienawidzę walczyć z tymi niedźwiedziami. Jest tu jak rąbane czołgi. Przy okazji bardziej mi się przydała broń sieczna na niego niż ta moja, bo tak jak widzicie nadal mu nie zadaje zbyt dużych obrażeń. Nagrywam, to przynajmniej mi lepiej idzie. Bo z tamtym niedźwiedziem, który był przy bagnie, to było jakieś po prostu rzeźnia. Zresztą jeszcze nie wykluczone, że coś mi się zaraz tu popsuje. No właśnie. Coś mi się tu zaraz popsuje. Robimy strategiczny odwrót. Po to, żeby się podleczyć. I może go zgliczować na czymś. Jakoś tak łatwo nie będzie dało zgliczować chyba. Dobra, jak odpuści... Nie odpuści. On jest cholernie szybki, jak na niedźwiedzia. Dobra, odpuścił. Teraz się minimalnie podleczymy. Będziemy kontynuować nasze zmaganie z nim. To jest warte zabicia, ale... Trafiłem. Chodź tu, misiu, chodź tu, misiu.
Może można go też zbilczować w ten sposób. A nie, jednak nie trafi. Ła! Sio! Jezu, jak ja nie lubię niedźwiedzi. Zwłaszcza tych. Wiecie co, podciągniemy go pod wioskę, tak mi się wydaje, że to będzie najbardziej optymalne. O, przestał mnie gonić, świetnie. Sobie jeszcze ucieknę. Troszeczkę. I znowu mikstury lecą w ruch. Może teraz ta lepsza. Nie lubię tych niedźwiedzi. Nienawidzę ich po prostu. Najbardziej przegięci na razie przeciwnicy, bo o ile cieniostwór, to po prostu jest cieniostwór i... On jest potężny, zadaje niesamowite obrażenia, no ale nie ma czegoś takiego, że jest nie do pokonania. To ten to po prostu jest jak czołg rąbany. Jeszcze się zgliczuje znowu. Napierdzielę. I kolejny poziom. Świetnie. Dobra. Nagrodę. Oczekuję, że tam będzie coś ciekawego. Bo sporo zasobów na ciebie zmarnowałem, ty po krako jedno. Dobra, safe. A tam drugi niedźwiedź. Kolejny czarny. Całe leże czarnych niedźwiedzi. Błysk. Żeby ciekawie. Patrzcie, z chomikową miodek normalnie. Ale tu nie ma przebicia do tej drugiej jaskini. Interesujące. Błysk, moi drodzy. O, proszę. Broń lepsza od naszej aktualnej. Moja ma 110. Ta ma wymaganą zręczność nawet mniejszą. Penetrację pancerza mniejsza. Ale jest to bardzo długa, fajna, szaka szabla. No. Można ma nawet taki troszeczkę kordelas. To teraz zasadnicze pytanie brzmi. Jak można dostać się tam na górę? O tu. Wyglądało na takie miejsce, gdzie dałoby się to spokojnie podciągnąć. Dobra, zasadniczo, jeżeli gra tak robi, to nie jest chyba miejsce, do którego powinienem jeszcze móc wejść. Chyba, że nie wiem, po tym drzewie na przykład? Nope. Nurtuje mnie to. Czekaj, gdzie to się na mapie znajduje, żebym się mniej więcej mógł zorientować? Niby od drugiej strony. No dobra. Na razie sobie to odpuszczę. Okej, moi drodzy, lecę na tą wyspę. Dzięki serdecznie za tutaj za uwagę i widzimy się za chwilkę. Nie byłbym sobą, gdybym jeszcze nie spróbował, słuchajcie, zarąbać tego topielca. Więc mamy topielec morski. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest ten, który jest bossem. Też dużo obrażenia dostał. To 70. Nie, to nie jest jednak ten topielec. Szukam tego, który jest minibossem. Ale najwidoczniej go tu nie ma. Więc tak czy siak, widzimy się na wyspie.
No i jest, moi drodzy, tuż przed nami. Wygląda jak ukryta lokacja troszeczkę, bo ona na mapie była malutka. Ciężko ją było nawet wypatrzeć i domyślić się, gdyby nie ten obramówka sugerująca, że jest tu plaża, to mógłbym mieć uzasadnione podejrzenia, że mogę mieć do czynienia po prostu z jakąś skałą. Natomiast tu jest wyspa, jak w mordę strzeli, na którą da się wyjść jeszcze. Okej, zaraz spotkam jakiegoś smoka, czy innego węża morskiego, który mnie urwie po prostu głowę przy samym tyłku, ale i tak będzie mnie to niezmiernie cieszyć w związku z może czyhającymi tutaj mnie skarbami. Miecz zniszczenia świata, przybywaj! O, jak na samą myśl się gorączkuje. I od razu mordę topielca. Dobra, zapis gry. Sam żem to wypatrzył. Ej! Co to miało być? Co to za celność? O, tam jest jeszcze jeden. No dobra, to tam za te 300 parę punktów doświadczenia. Dwa topielce morskie, załatwione. To save. Jeżeli same topielce morskie, to nie będzie problemu, ale to one też dają sporo doświadczenia. Jest jakaś łódka. Może będą jakieś szkielety. Krąg, moi drodzy! Będzie jak się stąd wydostać. Pięknie. Ja wnioskuję, że to jest easter egg. Ewentualnie jakaś ukryta lokacja. O, to nie jest normalne, że coś takiego jest dostępne. Od razu z myślą, damy mu, żeby nie wracał, nie? Jest i ognisko, i jaskinia. Dobra, nie wiem, co tam jest. Wejdę z bronią. Nic nie ma, to jest grog, rum, ryba, druga ryba, tak jakby ktoś tu mieszkał. I złoże magicznej rudy przy okazji. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Skręty, trochę magicznego proszku, tam z rudy. Wiele ciekawych rzeczy. A ty to kto? Co ty do cholery robisz na mojej wyspie? Próbujesz mnie okraść, czy może napaść? Ja? No cóż. Ej, słuchaj, musisz mnie jakoś zrekompensować nadszarpanie moich nerwów. W przeciwnym wypadku szykuj się na lanie. Lanie? No dobra, naruszyłem jego domostwo. A może to topielce to był jego przyjaciel? Ile chcesz złota? Złota? A po co mi tutaj złoto, chłopcze? Zróbmy inaczej. Przynieś mi 6 surowych ryb. To będzie dostateczna zapłata dla mnie. No mam. Kradzież z cudem? Bryłka rudy i 44 sztuki złota. Dużo. Mam dla ciebie ryby. 700. No i proszę. Doświadczenia. Nie było trudno, co? Wiesz, może trochę zbyt agresywnie zareagowałem na twoje przybycie. Nie mam za często gości. Jak chcesz, możesz do mnie czasem zajrzeć. Na pewno nie pożałujesz. Rozbitek, oddaj 6 ryb. A coś mi więcej powiesz? Co tam u ciebie? Nie mogę narzekać. Taki trochę Robinson Crusoe, tylko zastanawiam się, skąd bierze drewno, na przykład na opał. Nie no, fajnie, dostaliśmy za ten wypad dostaliśmy, słuchajcie, około 1000 doświadczenia. No tak lekko, nie wiem, czy tam... O, na górze jeszcze może coś być. I achievement. Korzeń leczniczy tu był. Jeszcze jeden korzeń leczniczy. Telekinezo, przyjdź mi z pomocą. Ogniste ziele jest na drugiej stronie. Tylko ogniste ziele? Czekaj. Bo ja tutaj robię... Lepiej bonsai, a kota! Cudowne jest to skakanie. No nie, to chyba by było na tyle. W sumie. Uważaj, bo na tych drzewach można się zaciąć.
tej lokacji to by było na tyle. Fajna! Taki na zasadzie dla szperaczy i dla ciekawskich, nie? Okej, okay. Moi drodzy, no to nie widzę innego sensu już. Zobaczmy, jakie mamy zadania. Pojawia się i znika. No, dzielnica na pięści to już niekoniecznie. Perły z wody. Kurde. Nie znalazłem tego topielca. Może te perły... Czy tak, mógłbym kupić je, ale to potrzebowałbym... O Jezus Maria, dużo jeszcze. Nie, te perły sobie odpuszczam. Trudno. Natomiast gdzie się teleportujemy, moi drodzy? Poszukamy Jarika. Po stronie żeglarza? Myślę, że tak. Wyuczyłem się też od razu 5 punktów w walce bronią jednoręczną i zużyłem te nasze 10 punktów umiejętności, ale zrobiłem to w gildii. O! Teraz cię załatwię! Serio? Wow! No to ci się powiodło. Winszuję. Nawet nie wiedziałem, że to coś takiego może być. Dobra, zapytajmy, gdzie jest Janik? Janik? Jalik? Hej, ty. Mieszka tu ktoś o imieniu Janik? Owszem, mieszka. Znasz go? Nie, ale potrzebuję jego pomocy. W takim razie masz szczęście. Janik to najbardziej pracowity i uczynny rybak, jakiego znam. Wiesz, gdzie go znajdę? Kręcił się gdzieś koło mojej chaty. Rozejrzyj się, bo nie mógł odejść daleko. Muszę już lecieć. Super. Trzymaj się, chłopcze. Dobra, ale przy okazji, wiecie co, ja bym może jeszcze spróbował coś upichcić. Może te ryby. Ciemne grzyby, no to na pewno. Coś z ciemnych grzybów. Trochę mało potraw mamy. Do leczenia oczywiście. Jakbym jeszcze doświadczenie dostawał za każdą taką potrawę zrobioną, to było piękne. Ale już taka pieśń przyszłości. Znaczy pieśń, nie przyszłości, tylko raczej pieśń taka. Idealistyczna. Dwie lagi, nie, lagi nie korzystam. Zostawiamy lagi w spokoju. Lagi mi się przydadzą później. O, tych mogę mieć dużo bardzo. Chwasty też możemy przerobić na żarcie. By było na tyle. Mogę Skype'em wyjść? Nie mogę. Więc żarcie na ewentualne leczenie mamy. Wróć. Dziękuję, do widzenia. No i poszukajmy Janika. Gdzieś koło twojej chaty ma się kręcić. Może za chatą jest. O, oh, hello. A co to za schadzka? Hej, cwej, taj, pomcaj! Podpieprzył komuś łódkę, wziął skrzynię pod pachę i tyle go widzieli. Na szczęście została jeszcze jedna. To bez znaczenia. Mamy teraz dużo większy problem i to sam wiesz jaki. Trzeba się ich jakoś pozbyć. Masz jakiś pomysł? Coś wymyślę. Na razie nie rzucaj się w oczy. Czekaj, ktoś idzie. Zajmę się tym. Witaj, Janik. Kogo chcecie się pozbyć? Pozbyć? Skąd ci to przyszło do głowy?
Radzę ci dobrze przetkać uszy, bo coś ci się musiało przysłyszeć. Słyszałem, że prowadzisz tu pewne interesy. Czy to prawda? Interesy? Nie prowadzę żadnych interesów, ale zarabiam na życie jak każdy uczciwy obywatel. A jeśli chcesz wiedzieć, co dokładnie robię, to segreguję skrzynie i naprawiam sieci. Czasem też przepłynę się łódką tu i tam. Dla mnie to rżnie głupa. Pływasz łódką? Tak jak każdy rybak, mam swoją łódź. Nie wiem, co w tym dziwnego. Chcę, żebyś mnie gdzieś zabrał. Gdzie niby miałbym cię zabrać? Tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. Zabierz mnie tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. Trzeba było tak od razu. Twój wygląd trochę mnie zmylił. Nie wyglądasz mi na takiego, co by chciał tam płynąć. Zresztą w tym momencie i tak nigdzie nie ruszymy. Dlaczego? Jakby ci to powiedzieć, nie lubię tłoku. Pozbądź się stąd mundurowych, to pogadamy o interesach. Mundurowych? Przez rojem bym zagadał, bo ten roj dziwnie się tutaj... A gdzie tu są mundurowi? A faktycznie, są jacyś mundurowi. Zobaczymy, czy da się to zrobić w miarę bezproblemowo. Czy ty jesteś roj? Nie. Nie mam teraz czasu rozmawiać z cywilami. Co tu robicie? Nie mam obowiązku mówić ci, co tu robię. Co tu... Hej! No i czego się tak gapi? Strażnika na oczy nie widział? Tylko pytanie właśnie, czy ja mam ich zabić? Pogadajmy jeszcze z Zacharem, może będzie jakiś sposób na... albo z rojem. Janik mówił, że macie problem ze strażnikami. Co takiego jeszcze mówił? To, że chcecie się ich pozbyć. Mów ciszej, do cholery. Są tu za rogiem. Chcesz, żeby nas usłyszeli? Słuchaj, to, że tu są, nikomu nie pomaga, tylko przeszkadza. Zwłaszcza pracownikom. Sukinsyny wszędzie tylko węszą i zaglądają. A mają ku temu jakiś powód? Pewnie taki jak zwykle. Propaganda bezpieczeństwa i państwa opiekuńczego musi się kręcić. Posiedzą, trochę ponarzekają i w końcu pójdą. Na tych dupków nie ma innej rady. Trzeba ich po prostu przeczekać. Mogę ci kupić? Mogę pokusić pancerz? A, dobra, to nic ciekawego. Co mogę u ciebie kupić? Wybierz, co ci się podoba. No pamiętam, że ty czymś tam handlowałeś. Kupimy lagi. Przepisy wszystkie są. Tego nie potrzebuję. Płynne złoto. Czy ja to czytałem? Ty masz dużo pereł. Teoretycznie mógłbym kupić 6 pereł. Że ja mam chyba jedną perłę, a potrzebuję 8, więc to i tak by było za mało. No właśnie, mam jedną perłę. I tak mi pieniędzy nie starczy na wszystkie. Kuźwa, dobra, sprawdźmy, czy ja te książki czytałem. Na razie kupię jedną. Płynne złoto. Tak, czytałem. Co ma... Wy... Grog sprzedamy. Rum tak samo. Trochę piwa. Kompot z jagód zostaje. Wino. Piwo wyspiarskie. Kurczę. Spróbuję kupić te perły. No, tak mi się wydaje, że... Kurczę, chciałem zrobić to zadanie po prostu. Może tam mi się coś otworzy, też jakieś nowe możliwość handlowa. Trzeba by mu posprzedawać niektóre fanty. O! Wiem, jak to zrobimy, słuchajcie. Sprzedamy te skóry i resztę pereł kupimy sobie już na targu. To nie będzie głupi pomysł. I wrócimy sobie tutaj. Zobaczmy. Daj mi te perły. Raz, dwa, trzy, cztery. Dup. Tą za chwilkę sobie też będę mógł kupić. Wschodni wiatr. Wygląda na mocny towar.
No to ze dwie sztuki. Weźmiemy perłę. Mamy 7 pereł. Cofnę się teraz do... Nie wiem, naszej osoby od czeladnictwa. I z nią... sprzedam jej oczywiście wszystkie skóry wargów. Chyba, że będę w stanie zrobić, przypuśćmy, ten łuk, który aktualnie mam jako nową recepturę. To by było całkiem ciekawe, gdyby się to udało zrobić, bo on ma bonusy do walki jako łucznik, czyli do łucznictwa. No i swoją drogą byłoby to dla nas bardzo korzystne. Za mało many. Już ci uzupełniam tą manę. Ale to już zrobię w takim razie, słuchajcie, bez was, żeby nie tracić waszego czasu, bo widzieliście te rzeczy wiele razy. Za chwilkę wracam. Dobra, wznawiam nagrywanie, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Wymaga, już wam pokazuję, kilku rzeczy mi brakowało generalnie, żeby zrobić ten łuk. Ale mamy tak, drewno z wyrobów broni mieliśmy, łupki żelaza nie mieliśmy, ale poszedłem okraść kowala, tego, który znajduje się w tej dzielnicy targowej. Nie musiałem je kupować. Włókno cięciwy mamy, skórę niedźwiedzia mamy, bo zabiliśmy, no i pazury kupiłem. Mieliśmy 4, kupiłem 4. Więc ten łuk będziemy chcieli wytworzyć. Ma obrażenia 100, ale ma premię do walki łukiem. Więc świetnie. Poza tym jakiś konkretny jeszcze mogę zrobić? Zostawiłem sobie natomiast skórę czarnego niedźwiedzia i to wszystko w zasadzie, co zostawiłem. Natomiast resztę skóry jej sprzedałem i mamy dzięki temu ponad 200 parę sztuk złota. Czekaj, kobieto, bo ja bym chciał, mamy tak. Mamy łuki na 62. On wyglądają tak samo, łuk łowczy, podcinacz skrzydeł i obydwa są tak samo wartościowe. Znaczy ten jest lepszy, z uwagi na to, że ma bonus do statystyk. Mam broń. Nie wiem, czy będę mógł... No właśnie. Nie będę mógł jej tego sprzedać. Pohandlujmy i sprzedajmy jej ten właściwy łuk. Nie łuk łowczy, tylko podcinacz skrzydeł i łuk myśliwski jej sprzedamy. A poza tym jeszcze byśmy mogli kupić sobie, słuchajcie, trochę strzał. Mówię o tych dużych kołczanach. Raz, dwa. Tu. Przyda mi się to po prostu. Załóżmy sobie to i otwórzmy kołczany. A w międzyczasie... Ja to coś tu jeszcze miałem robić, bo strasznie ten odcinek jest chaotyczny, więc potwornie jest chaotyczny. Wydaje mi się, że nie, że wszystko zrobiłem. Coś to otwórz. Perły miałem kupić. Dobra. Brakuje mi jednej perły. Na pewno mi starczy. No słuchajcie, już razem tam pójdziemy. Tylko musimy dostać się do portu. I tam na spokojnie sobie jakąś perłę zorganizujemy. O, tamtego kowala okradłem, który był w tamtym miejscu. I wydawać mi się, znaczy wydaje mi się, że wtedy to będzie już w zasadzie ostatnie zadanie, które byłem w stanie wykonać, posiadałem w swoim dzienniku, nie przypominam sobie żadnych innych, więc będziemy mogli już skorzystać z usług Janika i ruszyć do trzeciego rozdziału. Nie, tak się zastanawiam, czy może ty miałeś perłę? Masz perłę. Dobra, mamy wszystkie 8 pereł i idziemy teraz do klasztoru, do kaplicy Adanosa. Mam nadzieję, że to będzie warte swojej ceny, bo generalnie koszt, jaki pochłonęły mi te perły, to jest jakaś niebotyczna suma, to prawie 1000 sztuk złota za przerwanie temu magowi, dlatego liczę, że chociaż rekompensata będzie sowita, na przykład w doświadczeniu. Co się okazuje, że dostaniemy 100 doświadczenia. Wracając do twojej sprawy... Masz perły? Mam to, o co prosiłeś. Znakomicie. A teraz wynocha. Nie chcę zmarnować kolejnych pereł. Może mógłbym zostać. Obiecuję, że nie drgnę z miejsca, dopóki nie powiesz, że skończyłeś. A nie będziesz się odzywać? Ani słówkiem. Dobrze. Rzuć perły do kadzi z wodą, a potem odsuń się.
Czekasz mnie korci, żeby z nim zagadać. Poczekajcie. Widzę, że umiesz siedzieć cicho. O! Jak? Udało ci się? 750. Tak. I miałem na tyle szczęścia, że udało mi się produkować całe dwie sztuki. Niesamowite. Myślałem, że znowu mu przerwę. Niby to woda, a zachowuje kształt sfery. Sam jestem zaskoczony. Wyglądają pięknie. Moje perły wody. Trzeba przyznać, że rzeczywiście robią wrażenie. Nie rozumiem tylko, po co je w ogóle stworzyłeś. Chciałeś nową błyskotkę? Myślisz bardzo krótkowzrocznie. Perła to tylko test. Zacząłem od czegoś tak małego jak perła, by sprawdzić, czy w ogóle jestem w stanie nadać wodzie odpowiedni kształt. Mówiłeś, że dla magii nie ma rzeczy niemożliwych. Dla magii nie. Dla mnie tak. I jak się okazuje, byłem w stanie tego dokonać. To co dalej? Wodna kula armatnia? Dalej nie wiem, po co zaklinać wodę w sfery. Wbrew pozorom, z tą kulą armatnią to nie jest zły pomysł. Odpowiadając na twoje pytanie, wyobraź sobie, co jesteśmy w stanie osiągnąć, gdybyśmy mogli zrobić zapas wody niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy. Zapas dla rolników, którym doskwiera susza. Zapas dla oblężonych miast, których studnie zostały zatrute. Dziś jest to mała, śliczna perełka. A kto wie, może jutro uda mi się stworzyć gigantyczną sferę, która ocali setki istnień. Rzeczywiście, teraz to ma sens. Dobrze, że to dostrzegasz. Możesz sobie jedną zatrzymać na pamiątkę. A teraz uciekaj. Mam wiele pracy. Kula armatnia. Okej, okay, tylko nie każ przynosić 8 sztuk. Otrzymałeś perła wody. Perła wody, moi drodzy. Premia do maksymalnej man. Efekt eksperymentu Kobusa. Woda zaklęta w idealną sferę. Odnawia punktów many. Premia do punktów many 5, wartość 500. No to od razu skonsumujemy. Mamy łącznie 26 punktów many. To jest bardzo ojej, co tam się dzieje? Tylko jedna rzecz mi nie pasuje, bo przecież woda paruje i siłą rzeczy to ta woda nie starczyłaby chyba tam na długo. No dobra. Mamy wszystko, słuchajcie. Wracamy do Janika i myślę, że udamy się tam za pomocą łodzi. Bo tu zrobiłem dosłownie wszystko. Poza tym achievement to otrzymaliśmy nawet. Jeszcze w zasadzie mógłbym wejść do Mrocznych Tajemnic i okraść właścicielkę. Gdzie jest wejście do Mrocznych Tajemnic? To jest wejście do Helgi. Tu jest wejście do Mrocznych Tajemnic. Volkera. A, Bradley miał jeszcze dla mnie jakieś zadanie. Nie mam zielonego pojęcia. O co tu chodzi? Co za skandal. Taki kawał drogi na marne. Coś się stało? Przeszliśmy na piechotę. Taki kawał z Silbach. Kłóciliśmy się przy bramach. A teraz nawet nie chcą nas wpuścić. Powiedzieli nam, że do Mrocznych Tajemnic wpuszczani są tylko zamożni i porządni. No ale my przecież jesteśmy porządni i mamy złoto. A odkładaliśmy je bardzo długo, by tu przyjść. Ile złota zebraliście? Bardzo dużo. A ile dokładnie? 10 sztuk złota. Może dorzucę wam kilka monet i przejdziecie się na piwo? Na piwo? Też mi pomysł. Piwa to się akurat mogliśmy i w Silbach napić. Ech, szlakby to. Musimy sobie znaleźć jakieś inne ciekawe zajęcie, by ta podróż nie poszła na marne. Możecie wynająć wóz dla jednej osoby w drugą stronę. Proponuję zacząć od tego. A więc by trzeba było jeszcze może znaleźć, słuchajcie, gościa z ludzi Volkmara. W ogóle, skąd pochodzisz? Skąd pochodzisz? Z daleka. A dokładniej? Wychowałem się z siostrą w miejscu, o którym pewnie nawet nie słyszałeś. Więc co ci po nazwie, której nie skojarzysz? A i tak po chwili wyleci ci z głowy. Musisz tylko wiedzieć, że było to miejsce, gdzie bez siły i sprytu
można było szybko skończyć z nożem wbitym pod żebra. Czy statystycznie biorąc każde miejsce w tym świecie? Dlaczego tak bardzo nie lubisz tutejszych? Bo nie potrafią walczyć o to, co jest dla nich drogie. Codziennie widzę te same gęby odwiedzające ten burdel, używające sobie i chlejące na umór. Jeśli tak bardzo nie lubisz tej roboty, to co tu jeszcze robisz? Nie lubię, ale ufam swojej siostrze. Od wielu lat trzymamy się razem i dobrze na tym wychodziliśmy. Poza tym już raz nas los rozdzielił. Nie popełnię tego samego błędu. Co mogę tutaj znaleźć? Kobiety, piwo, gorzałe i jeszcze więcej kobiet. Dobra. To, co chciałem zrobić, czyli Vlada. Wino z północnych krain, skórzany mieszek. Mieszek sobie otworzę. No i chyba wszystko zrobiłem. Lecimy do Janika, moi drodzy. Auć. O, tego kręgosłup. Nie przejmujcie się tym. O, przepraszam bardzo, nie do Janika. Tylko ja jeszcze chcę zobaczyć tych ludzi Volkmara, Volkana, tam, Volka coś tam. Bo podobno któryś z nich ma dla mnie jakieś zadanie. I to mnie jednak trochę zaintrygowało, że tak daleko do niego nie jest. Więc w tym odcinku jeszcze tam polecimy, a w następnym prawdopodobnie, bo i tak będziemy jeszcze, nie, za 5 minut będziemy kończyć odcinek, to w następnym już jesteśmy po drugiej stronie. Czekaj, teraz tędy. Może po tą willę przejść, chyba tam będzie ten człowiek, którego szukam. Brodlak. Gdzie jest Brodlak? Jesteś Brodlak? Nie. A może tutaj stoi za płotem? To przecież nic nowego. Tak, Bradlock. Masz może dla mnie jakąś robotę? Mówiłem ci, nie znam cię. Nie ma mowy. Przysłał mnie tu jeden z twoich ludzi. Mówił, że może ci się przydać ktoś, kto ma zaufanie wśród mieszkańców winnicy. Nie odpuścisz łatwo, co? Jest pewna sprawa, która spędza sens powiek Volkera. Miałem jego prośbę przekazać komuś z naszych ludzi, ale skoro już tu jesteś, trzymaj. Przeczytaj dokładnie, co trzeba zrobić. Jeśli się sprawdzisz, polecę cię Volkerowi. Zlecenie od Volkera otrzymałeś. Okej, otworzę sobie swoją sakiewkę. Dziękuję ci serdecznie za wsparcie szczytnych celów. I dodatkowo zlecenie od Volkera. Konflikt braci Valerio trwa zdecydowanie zbyt długo. Nie możemy dopuścić, by ta waśń negatywnie wpłynęła na reputację Archolos na kontynencie, jeśli sprawa spadku nie zostanie szybko wyjaśniona. Obawiam się, że handel winem mocno cierpi. Holdwick jako starszy brat spodziewał się otrzymania winnicy w spadku, jednak Valerio postanowił zrobić mu psikusa i przepisał ją razem z posiadłością młodszemu Andresowi. Można było się tego spodziewać, bo chłopak ma głowę do interesu. Holdwick wściekł się po odczytaniu testamentu i wypędził Andreasa siłą. Teraz obaj dążą do tego, by udowodnić wyższość swoich praw do majątku. Wybadaj grunt, oceń potencjał jednego i drugiego. Nie ma znaczenia, który z braci przejmie pełną kontrolę nad winnicą. Sytuacja ma się ustabilizować dla dobra całego Archolos. Braddock zapewni ci wsparcie prawne, jeśli jakiś biurokracja okaże się konieczna. Wiecie, co macie robić, Volker. Dobra, czyli co mam robić? Okazuje się, że wielka winnica jest rozdarta konfliktami. Bracia Andreas oraz Holdwick pokłócili się o spadek po swoim ojcu, Valerio, i teraz obaj roszczą sobie prawo do zarządzania winnicą. Volkera nie obchodzi, która strona ma rację w tym sporze. Chce tylko, by sytuacja nie wpłynęła na jakość i reputację archoliańskiego wina. Porozmawiaj z Bradlockiem i zobacz, co dalej.
Mam parę pytań. Mogłem się tego spodziewać. Pytaj. Co możesz mi powiedzieć o Andreasie? Młodszy z braci Valerio. Według testamentu to on miał przejąć wielką winnicę, dopóki brat nie wypędził go z domu. Andreas ma teraz bliskiego współpracownika, Gerharda. Moim zdaniem lepiej nadawałby się do prowadzenia interesów. Volker czasem się z nim spotykał i był pod sporym wrażeniem. Wierz mi, to nie jest człowiek, któremu łatwo zaimponować. Gdzie go znajdę? Jego rodzina ma dom w górnym mieście. Zaraz zawołam któregoś z chłopaków, by poinformowali strażników, że Andreas cię oczekuje. Deskortuję cię do bram. Będziemy mogli pójść do tego wyższego miasta. Wiesz coś o Holdwigu? Niewiele. Jako starszy z braci spodziewał się, że to jemu ojciec przepisze spadek w całości. I mocno się przeliczył. Podobno ojciec zawsze trzymał go blisko, więc na uprawie winogron z pewnością się zna. W mieście bywa rzadko. Nie wydaje mi się, by potrafił dobrze zająć się handlem. Gdzie go szukać? A jak myślisz, gdzie może być obecny właściciel winnicy? Zapomnij, że pytałem. Już zapomniałem. Dobra. To by było na tyle z pytaniami. Biegnij za mną! Zaprowadzę cię do Starego Miasta! Nigdy tam nie byliśmy. To jest świetny moment do tego, żeby uzyskać większe finansowanie. Andreas mnie oczekuje. Ludzie pana Volkera poinformowali mnie, że przyjdziesz. Zaprowadzę cię do niego. Nim wyruszymy, posłuchaj mnie uważnie. Trzymaj się blisko i nie odstępuj mnie na krok. Jeśli zapragniesz spacerku, nie będę miał innego wyboru, jak nauczyć cię manier siłą. Czy to jasne? Zrozumiałem. Prowadź. A szkoda. Miałem nadzieję na to, że może uda się tu trochę poszwendać, ale tak czy siak nie byliśmy tam nigdy. I moi drodzy, tutaj zakończę odcinek, więc dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, znacie łapkę. Mi się odbija. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronata, zapraszam na Instant Gaming i oczywiście dziękuję wszystkim patronom. Hejpa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.